Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na luźnego vloga. Dzisiaj wróciłam ze szkoły i sobie tak pomyślałam, że fajnie by było nagrać vloga. W ogóle mam taką chęć dzisiaj nagrania czegoś dla was, więc dlatego taki filmik dzisiaj nagrywam dla was. Mam nadzieję, że taki luźniejszy vlog wam się spodoba. Koniecznie zostawcie łapeczki w górze i jeśli pierwszy raz nie widzicie, to zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej mnie oglądać. Dzisiaj mamy wtorek, mamy godzinę jakoś 16:00. Bo dzisiaj kończyłam lekcję o 15:45 od 8:20. Ogólnie dzień uznaję za udany, ponieważ dostałam same dobre oceny, więc nie będę wam się oczywiście tutaj jeszcze przechwalała, ale jestem naprawdę z siebie dumna. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to mam pracę klasową z Polaka i coś chyba było jeszcze. Aha! Pan od religii powiedział, że nam zrobi kartkówkę. Mam nadzieję, że żartował pan. Jeśli pan mnie teraz ogląda, to serdecznie pozdrawiam. Ale no nie, no raczej... Nie, no muszę chyba się nauczyć tego, ale mam nadzieję, że pan tego na mnie zrobi. No nie, nie może tak być. Więc jakby co, to jeszcze muszę się nauczyć na religię. No i oczywiście odrobić zadanie domowe z polskiego i z matmy chyba. Tak, z matmy też mam. No, więc tak się to prezentuje. Takie są plany na dzisiejszy dzień. Chciałabym się troszkę przygotować też do pracy klasowej, bo jutro piszemy rozprawkę z lektury Kamieni na szaniec. Dajcie znać w komentarzu, jeśli jesteście w 8 klasie, czy, albo w 7, czy już przerabialiście, albo będziecie przerabiać Kamienie na szaniec. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Więc ja teraz lecę, zabieram się po prostu za lekcję i pewnie coś wam jeszcze nagram. W ogóle chciałabym pokazać wam mój outfit, więc mam na sobie dzisiaj bluzę z Pumy, taką czarną i zwykłe czarne spodnie z dziurami takimi. Tak się prezentuje. Luźny outfit do szkoły. Aktualnie robię zadanie domowe. Zrobiłam sobie Insta Stories i właśnie będę teraz dodawała, więc jesteście świadkami tego. Jeśli chodzi o zadanie, które robię, to jest to zadanie z polskiego. Mam dwa zadania, pierwsze i szóste, a w tle możecie już usłyszeć, gotują się jajka na kolację. Zobaczcie, jajeczka gotują się. W ogóle dzisiaj przyszła paczka z... Są chyba to jakieś takie transmitery do telewizji. W ogóle my mamy jakąś taką, wiecie, technologię inną, że... Kabel nie jest podciągnięty do sypialni i w kontakty mamy wsadzone takie urządzonka, które właśnie przesyłają tą telewizję. I właśnie nam się to urządzonko popsuło i nie miałyśmy w sypialni telewizji, więc dzisiaj przyszła paczuszka właśnie z tymi urządzonkami. No i mamy nadzieję, że będzie już to działało, bo w sumie to mi aż to tak nie przeszkadza, bo ja od razu zasypiam, jak jestem w łóżku. Ale mamie to pewnie troszkę przeszkadza, że nie może sobie obejrzeć czegoś w telewizji. No w sumie, jak na przykład weekend oglądamy coś i nie chce nam się siedzieć tutaj, to normalnie zawsze chodziłyśmy tam, do sypialni oglądać. A teraz nie mogłyśmy przez kilka tygodni tego robić, więc w końcu mama zamówiła i doszło to. Więc nie wiem, jakoś mama się tym zajmie pewnie w ciągu tygodnia. Mamy środę, więc jeszcze... środę? Chciałabym, żeby była już środa. Mamy dzisiaj wtorek niestety, ale co? Ale mama się tym na pewno teraz zajmie, więc ja dokończam robić polski, bo mam jakieś takie rozbudowane zadanie szóste, którego nie wiem jak zrobić, muszę się zastanowić nad tym. Później sobie przygotuję się do rozprawki, do napisania pracy klasowej na jutro, no i poduczę się tam czegoś, no tej religii nieszczęsnej. Odzywam się do was po kilkugodzinnej przerwie, a nadal w tym samym miejscu. Teraz aktualnie uczę się na geografię, w sensie sobie przeczytałam ten ostatni temat, który mieliśmy i mam nadzieję, że coś tam będę miała, jakby pani mnie, broń Boże, spytała z tematu. Mam nadzieję, że to się nie stanie, ale lepiej być przygotowanym na to, że coś takiego może nastąpić. Pouczyłam się, przygotowałam się w sensie troszkę na ten polski. Jeszcze sobie to poczytam później. Jeszcze pozostała mi tylko religia. Jak widzicie, jestem ubrana już w piżamę, więc niedługo będę szła do łóżka. Jest w sumie godzina 21 dopiero, a ja jakoś jestem strasznie zmęczona, nie wiem czemu. Bo normalnie to nie powinna być o takiej godzinie śpiące, bo w ogóle to wstałam dzisiaj o której?
jakoś o 7, więc to nie jest aż tak źle. Chcę jak najszybciej to skończyć i pójść spać jak najwcześniej, więc pewnie się już do Was odezwę w kolejnym dniu, więc jakby co to już do zobaczenia jutro. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu tego vloga. Ja już jestem po szkole, za chwilę będę jadła obiad, ponieważ jestem strasznie głodna. Dzisiaj mam na obiad spaghetti z makaronem kukurydzianym, więc się bardzo cieszę, bo ja bardzo lubię spaghetti i dajcie znać w komentarzu, czy Wy też lubicie. Jeśli chodzi o dzień w szkole, to minął mi ok. Dostałam z tej kartkówki z religii 6 minus, więc jestem zadowolona. W ogóle ze sprawdzianą z biologii okazało się, że zamiast 4 plus to mam 5, ponieważ pani źle policzyła punkty i okazało się, że mi wychodzi 5, więc też się bardzo cieszę z tego powodu. Co jeszcze? Pisałam dzisiaj tą rozprawkę na polskim i wydaje mi się, że poszła ok i że będzie ok ocena. Miałam dzisiaj lekcję niestety do 15:45 od 8:20. Więc jestem troszkę zmęczona. Dzisiaj jadę do wuja Piotrka na lekcję angielskiego, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie kartkówka ze strony biernej i tylko dzisiaj wujowi pasowało. Całe szczęście też jutro w szkole będziemy powtarzać do tej kartkówki, więc będę miała takie od razu powtórzenie dwudniowe. No i pewnie jeszcze w weekend będę sobie powtarzała. Więc tak się prezentuje plan na dzisiejszy dzień. Jeszcze muszę się pouczyć niemieckiego, ponieważ jutro mam kartkówkę z ostatniej części tabelki z czasownikami nieregularnymi. Mam jeszcze jedną zaległą kartkówkę, ale to w kolejnym terminie będę pisała. Mamy się umówić z panią na przyszły kolejny termin, w którym wszystkie osoby, które nie pisały danej tam kartkówki, będą pisały zaległą. Więc no. Jeśli chodzi o mój outfit, to mam taką białą bluzkę, takie czarne spodnie i miałam na sobie jeszcze bluzę moją Adidasa, ale było mi teraz gorąco, więc ją zdjęłam. W ogóle dzisiaj mama kupiła mi taki błyszczyk do ust, zobaczcie, słodką świnkę. Jest to zapach bananowy koktajl, więc coś idealnego dla mnie. Jestem ciekawa, jak to będzie pachniało, jaką to ma formułę. Jest to błyszczyk z woskiem pszczelim z Lidla, więc coś takiego. Na pewno wypróbuję to z Wami. Nie wiem, czy dzisiaj otworzę, ponieważ mam kilka otwartych pomadek. Chcę chyba je wykończyć, ale pewnie w którymś vlogu Wam powiem o niej, czy mi się sprawdza, czy nie. W ogóle zobaczcie, jak Roska słodko śpi. Na tej poduszce cały czas tak właśnie śpi. Albo głowę ma na ziemi, albo coś z nogą ma. Zobaczcie tą nogę. Co z nią jest? Co tam, Roska? Przyszłam i ona cały czas tak śpi. W ogóle się nie ruszyła. Muszę jej trochę podokuczać. Ale... Rosa, schowaj tą nogę. No, więc takiego mam tutaj zbuja, który w ogóle nawet nie przywitał się ze mną, tylko ja musiałam do niej pójść. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Mamy godzinę 22, ja jestem już ubrana w piżamkę. Byłam dzisiaj na angielskim. Nic się ciekawego nie wydarzyło, więc Wam nie nagrywałam. Teraz aktualnie sobie powtarzam na fizykę, bo ostatnio była kartkówka, ja zgłosiłam nieprzygotowanie, bo można u nas z fizyki zgłaszać nieprzygotowanie, jak się nie umie na kartkówkę. I obawiam się, że jutro może być kartkówka z tego, ponieważ większość osób właśnie zgłosiła, więc... Jest taka ewentualność, że może pani zrobić kartkówkę, więc dlatego się uczę. Mamy teraz o fali akustycznej, znaczy ostatnio mieliśmy powtórzenie, ale właśnie ta kartkówka była z fali akustycznej i ze wzorów z ruchu falowego, więc teraz sobie tu powtarzam. W ogóle zobaczcie, jak mi się rozwalił zeszyt, więc będę musiała to skleić. Teraz na razie nie mam czasu, więc pewnie to zrobię kiedy indziej. Muszę sobie jeszcze powtórzyć na niemiecki, ponieważ mam jutro tą kartkówkę z tych czasowników nieregularnych. Chyba umiem, bo przed wyjściem miałam czas i się nauczyłam tego. Chciałabym tylko sobie to przeczytać, żebym na pewno wiedziała, że już to umiem i będę mogła coś obejrzeć, jakiś serial. Na HBO Go oglądamy sobie na telewizorze w sypialni, więc mogę to kończyć. W sensie uczenie się. Widzimy się pewnie już w kolejnym dniu, więc ja Wam życzę miłego dnia czy wieczoru, w zależności od tego, w jakiej porze oglądacie ten film. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu tego vloga. Dzisiaj mamy już czwartek. Tak szybko ten tydzień mi w ogóle zleciał.
I w sumie możemy to tak podpiąć tego vloga pod odliczenie do weekendu. Dzisiaj mamy, w sumie ja mam dość mało lekcji. Mało, nie. No od 7.30 do 13.55, więc sami ocencie, czy to jest długo, czy krótko. Ja tylko w ten jedyny dzień kończę o 14 godzinie, więc się bardzo cieszę. W ogóle dzisiaj po szkole jedziemy do kina na 14.10 na horror, więc musimy się od razu spieszyć, jak ja skończę lekcję. No i co? Nie ma dzisiaj z takich większych planów, oprócz właśnie tego kina. Nie muszę się zbytnio na nic uczyć, ponieważ no... Z WOS-u to pan tylko pyta, ale to na każdej lekcji pan pyta, więc okej, tylko muszę sobie powtórzyć ostatnią lekcję i będzie dobrze. No i pierwszy raz w tym roku odzywam się do was od rana, więc wiecie, to jest postęp, bo w ogóle idę dzisiaj na 7.30, musiałam wstać o 6.00. No 6.20 chyba, bo żebym mogła się wyszukać i tak w ogóle dzisiaj nie mogłam sobie zrobić nic z brwiami, bo nie umiałam. I zrobiłam sobie po prostu zwykłą, przezroczystą maskarą. No, więc ja teraz lecę do szkoły, ubieram się i później się do was odezwę. Ja już w domu, jestem już po kinie oraz po szkole. Leżę teraz sobie tutaj z Roską. Tak, lubimy sobie poleżeć tutaj, pokłaskać, ja lubię tak. Ona, zobaczcie, jak tutaj blisko mnie jest. No, jakie mam dzisiaj plany? Chciałabym zrobić taką dodatkową pracę na chemię, żeby polepszyć sobie ocenę. Co jeszcze? Coś chciałam jeszcze zrobić. No oczywiście muszę odrobić lekcję. No i powtórzyć sobie włos, jakby pan chciał mnie zapytać. Mam nadzieję, że to się nie stanie, no ale jak coś, to wtedy będę przygotowana. Więc takie są plany na dzisiaj, a jeśli chodzi o jutro, to już mamy weekend, więc się bardzo cieszę z tego powodu. W sumie ten tydzień mi dość szybko minął, no szybko minął, bo na początku tygodnia miałam dość dużo rzeczy do nauczenia i przez to później już poszło to raczej z górki, tak mi się wydaje, że dlatego tak szybko mi to minęło. I jutro idziemy również do kina, a w ogóle dzisiaj byłyśmy w kinie na Prodigy opętany chyba. Film nie był straszny, ale okej, chyba był, nie? Nie był zły. Nie był straszny, więc nie można chyba to w sumie nazwać tego horrorem. No może niektóre sceny były takie drastyczne, albo można było się przestraszyć, bo nagle takie zaskoczenie było, a tak to nic takiego strasznego moim zdaniem nie było. A jutro idziemy do kina na Jak wytresować smoka 3, więc jestem ciekawa, jak ta bajka będzie, ta kolejna część bajki będzie wyglądała. Ogólnie wszystkie części lubię tej bajki. No i zobaczymy, czy ta też nam się będzie podobała. Teraz będę właśnie szła odrabiać lekcje i później pewnie się do was odezwę. Nie wiem, czy w ogóle ma sens ten vlog, ponieważ za każdym razem, jak się do was odzywam, to albo odrabiam lekcje. No w sumie mój dzień polega na tym, że odrabiam tylko lekcje, się uczę i tak dalej, idę spać i ewentualnie jak mam czas, to zdążę coś zrobić takiego fajnego. A tak to tygodnie mi właśnie tak mieją troszkę tracę swoje życie, czas swojego życia na to, no ale każdy musiał przez to przejść. O, Roska tu nawet do mnie przyszła. Tak, przyszłaś do mnie? No, pewnie chcesz jeść. Chyba tak, bo cały czas do mnie przychodzi. Chcesz jeść, tak? Tak? No dobrze. To dam ci jedzonko. Widzicie, jak rusza głową? Nie wiem, czy to widać. Roska, chcesz jeść? Chyba tak, więc idę jej dać. Siedzę aktualnie nad Polskim, przy okazji piję herbatkę. Jest to herbatka, która była w kalendarzu adwentowym w Vlogmasie. Otwierałam właśnie ten kalendarz, więc jeśli jesteście ciekawi, nie oglądajcie moich Vlogmasów z poprzedniego roku, z 2018, to koniecznie was zapraszam. Wiem, że może nie pora na to, ale jak ktoś lubi takie filmiki, vlogi w moim wykonaniu, to moim zdaniem warto obejrzeć. Zobaczcie, ta herbatka jest z takimi drobinkami złota, nie wiem, czy to widzicie. Nazywa się ta herbatka Gold Almond, z tego co kojarzę. I pokażę wam, jak się prezentuje ta herbatka. Tylko nie wiem, czy będziecie to widzieli. O, tutaj bardziej widać. To nie są jakieś brudy, to są po prostu drobinki złota. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedyś piliście herbatę z drobinkami złota. To jest mój pierwszy raz. Szczerze to aż tak ta herbata mi nie smakuje.
Nie są to moje chyba klimaty smakowe. Jest taka dość słodka, taki ma... W ogóle te herbaty właśnie z tej firmy, wszystkie właśnie mają taki dziwny smak, więc nie wiem, trochę mi nie smakują, ale cóż, mamie ja smakują. Dobrze, że chociaż komuś smakują te herbatki, a nie, że są do wyrzucenia, bo tak to troszkę by było sobie, jakby każda herbata nam nie smakowała i po prostu by były to wyrzucone pieniądze w błoto. Jak widzicie, nie wiem, w ogóle chyba słychać, jak się odgrzewa piekarnik. Mama teraz będzie nam robiła obiadokolację. Tortille, o, takie wrapsy, to są takie tortille do wrapów, ale my robimy z tego taką jakby pizzę dietetyczną, ponieważ dajemy przecier pomidorowy, przyprawy włoskie i szynkę oraz mozzarellę i to pieczemy w piekarniku przez kilka minut i jemy później, więc taka dość mało koloryczna, dość mało tucząca kolacja. Jest to ta tortilla z pełnoziarnistej mąki, więc również jest zdrowsza. No, no i takie coś sobie robimy, jak nie mamy pomysłu, albo po prostu jak nie mamy czasu, to wtedy takie mamy rozwiązanie na obiad. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, so long. I met you in the talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the Teraz leżę sobie w łóżeczku i przerabiam film z Niemiec. Nagrywałam vloga telefonem, dlatego muszę przerabiać na telefonie moim właśnie film, bo normalnie to przerabiam gdzie indziej. Dawno w sumie tutaj na tym telefonie tego nie robiłam, a pamiętam, że zawsze okej się to robiło, że dość szybko to szło. Nie zwracajcie uwagi w ogóle na mój wygląd, bo się wykąpałam, już mi tutaj ta grzywka troszkę wyschła i troszkę już się sfalowała i wygląda jak baran. Ale pomińmy ten fakt. Jutro mam piątek, idę jutro na 10, więc troszkę się wyśpię, bo mamy godzinę 23:45, aha. No to niezbyt się wyśpię, no ale cóż, chciałabym przerobić w ogóle cały ten vlog, żebym miała już spokój z tym i żeby w weekend jakoś można było ten film dodać. W ogóle jutro będzie dodany filmik z maseczkami w piątek, czyli to będzie 22 lutego. Wy pewnie będziecie oglądali tego vloga w przyszłym tygodniu, więc już będzie pewnie filmik z maseczkami już na kanale. Na pewno już będzie ten filmik i wiele osób właśnie prosiło mnie o taki odcinek, więc nagrałam dla was. Dużo osób się też już później pytało, kiedy będzie w końcu ten film, bo już nie mogą się doczekać, więc w piątek będzie, to znaczy już jest na kanale, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, to tutaj pojawi wam się link do tego filmu. A ja widzę się już z wami w kolejnym dniu, bo ja lecę przerabiać dalej film.
Dzisiaj mamy już niedzielę, wczoraj wam nic nie nagrałam, czyli w sobotę, ponieważ się źle czułam jakoś. A w piątek w ogóle nie miałam czasu się do was odezwać, bo od razu po szkole pojechałyśmy do kina i później nic ciekawego się nie zdarzyło, więc nie miałam wam co nagrać w sumie. Przez cały tydzień w sumie nic ciekawego się nie działo oprócz nauki, odrabienia lekcji i tak dalej, ale mam nadzieję, że dzisiaj coś będzie chociaż ciekawszego. Za chwilę idziemy do sklepu. Do Tesco zrobić jakieś tam zakupy. No i później jedziemy do babci, tak jak zwykle co niedzielę. Może wam pokażę, co się dzieje u mnie w domku nowym. W sumie mogę wam zrobić taki room tour. Inny room tour. No nie wiem, jeszcze zobaczę, jak będziemy z czasem, bo teraz mamy godzinę 11, a na 13 musimy być na obiedzie u babci, więc mam nadzieję, że zdążę wam coś nagrać. Więc mam nadzieję, że coś ciekawego się wydarzy chociaż dzisiaj. Zapraszam dalej do oglądania. Idziemy do naszego domku nowego. Pokażę wam, zrobię w sumie taki room tour mojego pokoju. Nie wiem, kiedy wam ostatnio raz pokazywałam mój pokój. Chyba to było jakoś w serii odliczanie do wakacji chyba. Co nie, mamo? Bo od tamtego momentu zmieniły się plany co do mojego pokoju, z gdzie indziej zupełnie. Więc wam to za chwilę pokażę. Jesteśmy w środku, weszłyśmy od strony wuja i teraz musimy przejść piwnicą, żeby dojść do naszej połówki. Boże, boję się trochę. Daj. Ja pierwsza muszę iść, tylko nie strasz mnie. Ale czekaj, stój. Nie nagrywałam wam nic w piwnicy, ponieważ było tam troszkę strasznie, strasznie ciemno, więc mogło coś tam być. Ale tak czy siak jesteśmy już w naszym mieszkanku. No, większym mieszkanku niż my mamy teraz, bo to będzie miało w sumie mieszkanie około 100 metrów, a nasze ma 45 metrów. Jestem teraz w salonie, ale przejdźmy do mojego pokoju, bo na początku mój pokój miał być tam do góry, na poddaszu, ale plany się zmieniły. Stwierdziłam, że na poddaszu będę miała mniej miejsca, ja muszę mieć o wiele więcej rzeczy, w sensie biurko, toaletkę i tak dalej, i to wszystko by mi się tam nie zmieściło, więc tutaj będzie lepiej, więc już wam pokazuję, tylko muszę zmienić kamerę. Wchodzimy do mojego pokoju, tutaj mamy łazienkę i tutaj wchodzimy. Był już u nas elektryk i dlatego tutaj jest troszkę bałagan, ponieważ tutaj są kable. Tutaj mam jakiś stolik z moją starą pościelą w Monster High. O, i tak, tutaj będzie biurko, tu na tej ścianie, tutaj jest to wejście, nie? I tutaj będzie biureczko. Pod oknem będzie toaletka chciałabym, tu chciałabym jeszcze, żeby był fotelik. Tu będzie taka garderoba, a tutaj będzie łóżko. Więc takie plany są. Czemu mam lampę włączoną? No nie wiem. No ale tak się prezentuję, jestem w moim pokoiku i mam nadzieję, że będzie fajnie. Chodźmy dalej, bo jest troszkę ochłodzone. Więc tak, jesteśmy teraz w łazience. Z tej strony będzie wanna, a z tej umywalki, blat z umywalką i tak dalej. Okej. Okay. Przechodzimy do salonu z kuchnią. Z tej strony będziemy mieli kuchnię z wyspą. Stół będzie, a z tej strony będzie strefa dzienna, taki nasz salon z kanapą, z telewizorem, tutaj z jakimiś komodami. Mama ma jakiś tam obrys w swojej głowie, ale ja jeszcze go dokładnie aż tak nie znam. I przechodzimy dalej. Tutaj mamy balkon, taki mały balkon, nie? Bo tam mieliśmy większy balkon i tutaj się wchodzi z tamtej strony, nie wiem, czy pokazywałam wam, chyba nie. Tutaj się stąd wchodzi, teraz tu wchodzimy do góry na poddasze. I tutaj właśnie do góry miał być mój pokój, a tutaj gabinet, ale zamieniłam się z mamą. I tak jak wam przedtem wspomniałam, na poddaszu byłoby mi niewygodnie, ponieważ ja muszę mieć więcej rzeczy w pokoju. A mama potrzebuje tylko łóżko, telewizor, jakąś szafę do przechowywania swoich rzeczy, a takie dokumenty do pracy i tak dalej będzie miała w gabinecie. Więc stwierdziliśmy, że zamienimy się pokojami i może tu być troszkę ciemno, więc z góry was przepraszam. Ale się zmęczyłam aż tym gadaniem. Dobra, chodźmy, bo tu nic nie ma ciekawego.
No, tutaj nie mamy zwykle prądu, tylko tutaj jest pociągnięty, bo więcej na dole jest. Jeszcze Wam pokażę, co chciałam Wam pokazać. Nie wiem co. Więc to tyle. Teraz już wyszliśmy w sumie z budowy. Strasznie było. Były jakieś dziwne odgłosy, więc wróciłyśmy. Ale będziemy jechali jeszcze do Agaty Meble. Tak sobie popatrzeć, bo babcia, znaczy dziadek z babcią chcą kupić fotel. No i chcemy zobaczyć, jakie są, więc pojedziemy do Agaty Meble. Ale słońce świeci, że aż mnie nie było widać. No. Więc teraz jedziemy do Agaty Meble i pewnie może coś Wam nagram, chociaż nie wiem. Jak widzicie, ja już jestem w domku i oczywiście co robię? Odrabiam lekcje. Przez ten weekend w ogóle nic się nie uczyłam ani nic, bo na przyszły tydzień nie mam zbyt dużo rzeczy, bo mam tylko pod koniec tygodnia dwa sprawdziany z chemii oraz z fizyki, więc w ten weekend się nic nie uczyłam, odpoczęłam od tej nauki i się bardzo cieszę teraz. Jedyne co to muszę dokończyć zadanie z polskiego. No i to tyle, muszę co jedyne to powtórzyć sobie do kartkówki z angielskiego, bo jutro mam ze strony biernej, więc życzcie mi powodzenia. Oraz sobie chciałabym powtórzyć do poprawy z matmy, również z kartkówki, z grania stosłupów, ponieważ dostałam 3 i pani zaproponowała całej klasie, że można poprawić, bo mieliśmy w ogóle jeszcze pisać drugą kartkówkę z ostrosłupów, ale pani o niej zapomniała i później dopiero pani się przypomniała o tym i zaproponowała nam, że możemy poprawić tą poprzednią kartkówkę, bo dość słabo poszła wszystkim. Więc jutro cała klasa poprawia tą kartkówkę z tych grania stosłupów. Ja nic nie powtarzałam, ale mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie. Właśnie dzisiaj sobie powtórzę, popatrzę, jak te zadania się robi w podręczniku i tak dalej i mam nadzieję, że będzie ok. Przedtem mogliście zauważyć ujęcia z Agaty Meble, tak jak Wam przedtem wspomniałam, pojechaliśmy właśnie do tego sklepu meblowego zobaczyć dla babci fotel, ponieważ babcia nie ma wygodnego fotela i właśnie szukaliśmy, musi być odpowiedni, bo coś tam, nie wiem, ale nie wnikajmy w to. No i kilka tam było foteli i dziadek stwierdził, że trzeba się zastanowić, które wybrać, bo kilka babcia ma faworytów. Ja teraz będę za chwilę szła się kąpać, dokończę tylko to zadanie, idę się kąpać. W międzyczasie jeszcze przeszkuję sobie rzeczy na jutro, powtórzę do jutrzejszego dnia w szkole i będzie ok chyba. Którą mamy godzinę? 20:35, więc jest dobry czas, więc ja teraz na chwilę zostawię to zadanie, przeszkuję sobie rzeczy, wykąpię się, wrócę, natchnie mnie i napiszę to, co mam i się pouczę, więc chyba nic się ciekawego nie wydarzy w tym dniu już, bo reszta planów, która mnie czeka, już Wam opowiedziałam, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Koniecznie wbijajcie na moje wszystkie media społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście jakiś niedługo kolejny taki filmik z prawie całego tygodnia. Więc dajcie znać w komentarzu, a ja żegnam się z Wami. Pa, pa!